Jak losowanie przebiega? No właśnie chciałam, żeby go odpalić. Dobrze? Tak? Janku, mogę poprosić? Już się włącza agregat. Nieustający problem byczków. Dziękuję za przypomnienie. No zgodnie z zaleceniem, jakie posiadamy z okręgu, takie byczki należy niezwłocznie uśmiercić, tak? Oczywiście posiadamy siateczki, gdyby ktoś potrzebował, ale sposób przetrzymywania, no szczerze mówiąc, ja wiem, że on w tej siatce to traci na wadze, tak? Jeżeli mogę sobie trailować dalej, to jeszcze bym bardzo prosiła, żebyśmy utrzymali czystość na stanowiskach. Jeżeli widzicie, że na waszym stanowisku coś jest, czego nie powinno być, proszę znieść do linii stanowiska. Sędziowie, jak będą przechodzili, to poproszę ich, żeby te rzeczy zabrali. Jak nie, to sama się przelecę w ramach limitu 10 tysięcy kroków. Ależ on mnie zaczepia, no. Dziękuję. Zapała Grzegorz, 1, Adamus Tomasz, 2, Mrugalski Tadeusz, 3, Raczyński Dariusz, 4, Zakręt Tadeusz, 5, Czapurnoi Iwan, 6, Jewdoszenko Olech, 7, Kitliński Michał, 8, Szmigiro Andrzej, 9, Droszczak Marcin, 10, Skrobot Wojciech, 11, Hesok Andrzej, 12, Krygier Karol, 13, Litwin Bartosz, 14, Sokołowski Bartłomiej, 15, Misiuk Bartosz, 16, Mołdawiak Tomasz, 17, a 1. Sektor A2, podsektor A2. Bartosiewicz Grzegorz 18, Orszewski Adam 19, Zych Adam 20, Pitner Paweł 21, Zaręba Gabriel 22, Niziałek Paweł 23, Dziedzic Janusz 24, Skibiński Jerzy 25, Cieciora Marek 26, Bigda Michał 27, Tabański Marcin 28, Stachnik Jakub 29, Giełczyński Tomasz 30, Kozuń Tomasz 31, Jusza Krzysztof 32, Moczulski Ireneusz 33, B1, Gryczuk Daniel 34, Falkiewicz Krzysztof 35, Barnyk Zbigniew 36, Sawidis Michał 37, Sajdak Sławomir 38, Sito Robert 39, Pietras Łukasz 40, Głowacki Karol 41, Suchocki Krzysztof 42, Zaręba Marcin 43, Łastowski Rafał 44, Zachwieja Erwin 45, Świątkowski Michał 46, Sukacz Tomasz 47, Zdanowicz Wiesław 48, Bielecki Henryk 49, Hędzel Andrzej 50, czyli równoważący Hędzel Andrzej 50, Karasiński Robert 51, Wałkiewicz Andrzej 52, Piotrowski Damian 53, Saran Piotr 54, Białaszczyk Sylwester 55, Skarbierz Krystian 56, Stadnik Paweł 57, Kujawa Robert 58, Kamiński Grzegorz 59, Kulesza Antoni 60, Komorowski Michał 61, Ibowicz Dariusz 62, Susło Tomasz 63, Krawczyk Bogusław 64, Kuźma Maciej 65, Hołup Michał 66, B2, C1, John Piotr 67, Sokołowski Daniel 68, Leśnik Wojciech 69, Sochacki Kamil 70, Kanclerz Tomasz 71, Piskorski Sławomir 72, Sokołowski Edward 73, Szmuc Dariusz 74, Kowalik Marek 75, Marszałek Zdzisław 76, Piórkowski Patryk 77, Lisowski Paweł 78, Mirocki Arkadiusz 79, Mrugalski Wojciech 80, Kuśmierek Dawid 81, Sabała Monika 82, Słociński Piotr 83, C1, C2, Słociński Piotr 83, Polak Marcin 84, Przygocki Jacek 85, Stępień Jacek 86, Dytwiński Bartłomiej 87, Titow Woładymir 88, Kokot Stanisław 89, Cieciora Szymon 90, Wierzyk Witold 91, Pliszek Piotr 92, Gryczuk Waldemar 93, Lewandowski Tomasz 94, Heraska Paweł 95, Pachołek Grzegorz 96, Kostusiak Karol 97, Tusz Jacek 98 i zamyka zasada Mariusz 99. Powodzenia. No i Rysiu mówi, a co to za różnica? I on łowił na tą czerwoną końcówkę, czyli sztywną. Ja miałem już chyba ze 20 ryb, a on dopiero 2. No i dałem mu jedną z moich wędek, tych delikatnych, i zaczął łowić ryby.
Poza tym komfort, jak ma się porządny sprzęt. Jeździ dobrym samochodem, a syrenką, to też tak, różnica. Jest różnica. Co jedzie i to jedzie, tak. Ale... To łowimy już godzinę prawie. Od 9 się zaczęło. Prawie godzinę łowimy. No i mam jednego jazgarza. Udało się nie wyjść na zero, także pierwsza baza zaliczona. Tomek Mołdawiak siedzący po prawej mojej stronie Maleszka, takiego z 1,5 kg. Grzesiu Bartosiewicz na zero, tu Bartek Sokołowski na zero, tam jakiś kolega, jakieś dwa leżki podobno ma. Ciężko o rybę jak zawsze na tej wodzie. Póki jest rano, są jeszcze jakieś brania, zobaczymy jak będzie później. Nadal nic, niestety nic nie dołowiłem, zmieniłem linię na bliską, zobaczymy co tutaj niedaleko brzegu, czy coś bierze. Trzy koszyki na razie puszczone, jeden duży. Tutaj Bartek dołowił też jazgarza po lewej, czyli mamy 1-1 w jazgarzach. Grzesiu pięknego lecha wywalił i tak każdy ma po jednej rybie na razie z nas czwórki. Łeb urywa, ryby nie biorą, ani blisko, ani daleko. Masakra. Okay. Takie coś teraz damy. To jest wszystko rejestrowane, nie? Proszę się nie śmiać. Nie, nie, no skończyła mi się woda po prostu. Dziękuję uprzejmie. Co? Bo pana muzyczka leci, to mi wystarczy. A fajna pogoda jest, można się poopalać na Latino. Latino Feder i wiecie, jak ta muzyczka leciała, była modna, to ja chodziłem na balety, dupy podrywałem. To były takie piękne czasy, że a się łezka wokół kręci. Łezka się wokół kręci. Powiedzieć ci, co to za utwór? A czy słyszysz? Benny Benassi every single day. Jakby co? Mary Radowicz co robiła? Urodziła się? Tomek, ile ty masz lat? Że Mary Radowicz dopiero się urodziła, jak ty na balety chodziłeś? Ty, ja wiem, gdzie ty chodziłeś. Ty między mostami na bank chodziłeś. Bankowo. Co? Między mostami chodziłeś na balety, czy nie? Nie? To się dziwię. A kazamaty, da, czyli na pewno to była Lafeta, a potem Nautilius. Chodziłem już Nautiliusa. Lafetę nie łyknąłem, Lafety. Ale tam się ściany pociły, tam było niebezpiecznie, ja się tam źle czułem, ja tam rzadko chodziłem. Wiecie, gdzie lubiłem chodzić? Do Metropolis, do Trzynastki, do Maniany. Maniana tam jest jazda jak chuj. Ty, to się nagrało, to trzeba będzie wyciąć. Na live'ie, nie, na live'ie nie. Gonna be my lover, gonna be my lover. Robimy live'a, Tomek, namówiłeś mnie. No nic nie bierze, kurwa, co mam robić? Zrobimy live'a. A, będą jaja. Co, siwy? No, nawet siwy. Tu robimy klapsa. There's nothing.
Maciek, jak oceniasz dzisiejsze zawody? Na razie to jest zamieszanie z wynikami trochę. Ale sam, sam całokształt, całe nie, zawody? Nie, no, jak dla mnie to super. Mi też. Bo ważne, że pogoda dopisała, bo na poprzednich zawodach zmarzłem trochę, wydmuchało mnie w trzecim. A dzisiaj jest tak gorąco, że ja się poce siedząc. No, dzisiaj jest fajnie właśnie. Musimy tak nagrać, Pawełku. Tak, nagrać. Piękny wynik. Dwójka sektorowa. Złapałeś ponad 10 kilo. No równo. Równo 10 kilo. Jak się czujesz po zawodach? O, zmęczony. Zmęczony. Ale bolą nie to, co pozostaje. No tak. Tak. Aha. Damy radę, nie przejmuj się. No, ciężkie były zawody. Bardzo mocne zawodniki z lewej, z prawej strony. Ale dużo odległość trzeba było rzucać tam za 50 metr, żeby tam coś sprawdzić. To ja na 50. Z tymi chłopakami tam 52 metr, żeby mieć jakieś tam pierwszeństwo nad chłopakami. A. Trzeba było nęcić dużo, ciężkie koszy, ciężkie wędki. Aha. Jeszcze zanęta też, bo bez gliny, bez nic, ciężka zanęta. Ciężka, przemoczona, ściełająca się po dnie, ładnie zgaszona. Tak, i nieskończona ilość robaków. Po limicie, wszyscy poszli do wody, nic nie zostało. Wariowany jesteś, wariat, ale dobrze, wynik jest. Mamy ja wynik. Niestety jeden jadgarz, 22 gramy, a Antek tam ponad kilo nieco i dziewiątka w sektorze. Dobra, czekamy na wyniki, bo są poprawiane i będziemy dalej nagrywać. Ostatnie szlify, właściwe wyniki. Pani Magda tu ładnie nam przypina, elegancko. A teraz jest tak, jest tak, bo dzisiaj to jest dwa mało ryby, dodajemy 3 plus 8. Ty złapałeś ryby, masz większy wynik punktowy, niż ktoś nie złapał żadnej ryby. A co dostaje 7 punktów, to też się z racji tego, że dzisiaj tak licznie dopisała nam frekwencja zawodników startujących, gratuluję wszystkim wyników osiągniętych i dzisiaj przypadła mi zaszczytna funkcja asystowania przy deklaracji zwycięzców, asystowania pani Agnieszce i pani Magdalenie. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję i będziemy deklarować zwycięzców dzisiejszych badań. Dziękujemy pięknie. Jeszcze raz dziękuję państwu za cierpliwość. Zwolicie, przystąpimy do ogłaszania wyników. Zaczniemy od miejsca 9. W klasyfikacji indywidualnej Krzysztof Jusza. Miejsce 8.
pan Robert Karasiński. Miejsce siódme, pan Tomasz Tukacz. Pana Tomasza znamy, nie kojarzę dokładnie. Miejsce szóste, pan Jacek Stępień. Miejsce piąte, pan Tomasz Kozuń. Miejsce czwarte, pan Bartosz. Miejsce trzecie, pan Damian Piotrowski. Miejsce drugie, pan Karol Głowacki. Brawo. I miejsce pierwsze, pan Piotr Słociński. Zapraszam. Nie mam niestety rozpisanego. Pan Sokołowski, pan Sukacz i pan Stępień. Drugie miejsce zajmuje drużyna Trajkacz Team. Pan Stachnik, pan Barnyk i pan Słociński. I miejsce pierwsze, Odra Feder Team Wrocław. Pan Tos, pan Jusza i pan Karasiński. Bez nich się nie obędzie. 5 minut dla fotoreporterów. Gratulujemy serdecznie drużynom. Jesteście cudowni. Ogromną cierpliwość Kasi. Dziękuję bardzo. Do widzenia wszystkim. Do zobaczenia na następnych zawodach.